Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidrowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w GEX 2 Enter the Gekkon na konsolę PlayStation 1. I moi drodzy, poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gry, czyli w dużym skrócie GEX musiał wrócić do wymiaru media, dlatego żeby skopać dupę Rezowi, ponieważ zanim GEX podjął decyzję powrotu do wymiaru media, to przyjechało dwóch agentów rządowych, którzy przekupili Gexa, by ten z powrotem wrócił i zmierzył się z Rezem. Więc tak, pokonaliśmy pierwsze dwa poziomy, gdzie jeden z nich to była parodia Królika Bugsa i ogólnie wszystkich kreskówek, a drugi no to oczywiście horrory i inne tego typu rzeczy. A naszym bossem byli bracia Tiki lub po prostu Gilly Gex Isle. A naszym bossem byli bracia Tiki, którzy znajdowali się w poziomie Gilly Gex Isle. I dzięki temu zdobyliśmy złoty pilot, który odblokował nam bramę środkową wymiaru media, gdzie tutaj mamy w zasadzie raz, dwa, trzy poziomy, które mamy chwilowo odblokowane. I jeżeli uda nam się przejść środek wymiaru media, no to któraś z tych bram się dla nas otworzy. Tutaj potrzebujemy 14 czerwonych pilotów, żeby ta część się odblokowała. Zresztą Rez coś mądrego może nam tutaj teraz powiedzieć. No, nie było to zbyt mądre. Mega Rez will stop you. A tutaj co nam powiesz? Okej, nic mądrego już nie ma nam zamiar powiedzieć Rez. Więc w sumie zaczniemy sobie może od czegoś, co znamy, czyli Scream TV. Więc lecimy z koksem. I mamy tutaj tak. Poziom ogólnie nazywa się Frankensteinfeld. I mamy tutaj trzy kolejne misje, które trzeba zrobić. Tak więc ruszamy z koksem. Ciekawostka do poziomu Frankensteinfeld. Nazwa tego poziomu jest kontynuacją serii filmowej Frankenstein i kontynuacją serialu telewizyjnego pod nazwą Seinfeld. The real estate wizardry of Tom Vu at work. Więc gra od nas wymaga, byśmy dostali się na koniec tego korytarzu, gdzie jest czerwone światełko. I jak widzicie, teraz nawiedzony dom troszeczkę jest od innej strony, w sensie jesteśmy w środku tego nawiedzonego domu, ale w zupełnie innej części, no nie? Kurczę pieczone. I to jest jakby poziom, który ja zapamiętałem sobie za dzieciaka jako jeden z trudniejszych, ponieważ sprawiał mi on niebywały problem, ten poziom, sam w sobie. Aczkolwiek teraz jestem w stanie go przejść z zamkniętymi oczami, ale to dlatego, że ja dużo razy Gexa przeszedłem, więc... Ja ogólnie Gexa 2 znam na pamięć, w przeciwieństwie do Gexa 1 na przykład. Znaczy tak, Gexa 1 troszeczkę znam, troszeczkę nie znam na pamięć, ale no więcej razy grałem w Gexa 2 niż w 1. I to mogę powiedzieć z wielkim... W sumie nawet nie wiem z czym, po prostu z wielką dumą, bardziej z takim poinformowaniem was. No nie wiem. Ogólnie dajcie znać w sekcji komentarzy, jak wam się podoba Gex 2. Wiem, że to już mówiłem ostatnio, ale jestem po prostu ciekaw waszej opinii na temat drugiej części, drugiej odsłony tego wspaniałego Gekkona. I to jest między innymi powód, dlaczego remake Gexa nie powstanie, bo tutaj oczywiście gdyby powstał remake Gexa, to musieliby się tego właśnie pozbyć, bo jak widzicie, to są pentagramy w tym momencie i wszyscy prokatolicy by się zaraz odezwali, krzycząc, że o, szatany, Gex jest opętaną gierką, won mi z tym produktem. Okej, rozumiem wszystko, ale no, kurczę pieczone, to jest gra, ja pierdzielę, nie doszukujmy się tutaj, nie wiem, jakiegoś drugiego dna, ta gra ma nam dać frajdę przede wszystkim, no nie? Ale... Są niektórzy, którzy się właśnie tak zesrywają w ten oto sposób, no nie? Więc tak, jak widzicie, pierwsza misja jest dosyć prościutka, jeżeli chodzi o ten poziom. Bardzo szybko, ekspresowo bym powiedział, że sobie ją zrobiliśmy, więc możemy przejść dalej i zobaczyć, co tym razem będzie na nas czekać. Jaka będzie druga misja na nas tutaj czekać?
Okej, okay, 7 pilotów. A przypomnę, że mamy jeden telewizor, który potrzebuje 9 czerwonych pilotów, żebyśmy odblokowali go. Więc jestem bardzo ciekaw, co to będzie za pilot. Znaczy, Boże, nie pilot, co to będzie za misja w tym telewizorze. Tak, 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 my już znamy to, Gex. Dobra, co tu mamy jako następną misję? No, 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 I wanted the pit there and the pendulum there. Tak, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi tutaj. To jest też trochę skubana misja, a mianowicie nie jest może ona jakoś super trudna, ale powiedzmy, że ten dzieciak, który tam się pojawia, jest bardzo uciążliwy. I dobra, tutaj byśmy się cofnęli, więc teraz dla odmiany pójdźmy zielonym korytarzem. O ile my żeśmy, nie, no my żeśmy szli zielonym korytarzem, przepraszam, sorry bardzo, przepraszam, przepraszam. Chociaż, coś wam pokażę. Taki beznadziejny sposób stracić życie? Halo, Gex, co się z tobą dzieje? Za dzieciaka dokładnie ten sam błąd popełniłem. Niepotrzebnie, kurde, życie straciłem. No ale przy okazji to mamy secret, w którym mamy power up właśnie z ogniem i warto sobie go zebrać. Mimo, że on teraz nam się nie przyda, ale wiecie, zawsze w razie co warto mieć go, no nie? Teraz dobra, gdzie chcemy iść? Chyba do czerwonego korytarza. Tak, tutaj nas nie było. A jest coś, co trzeba wam pokazać. Nawet nie wiecie, jak ja kiedyś się męczyłem, żeby znaleźć ten zasrany srebrny pilot, a on się tu kurwa ukrywał. Ja pierdzielę, jak ja byłem mały, ja dosłownie w płacz wpadłem, autentycznie. Mając 5-6 lat, ja momentami w płacz wpadałem, bo nie mogłem tego srebrnego pilota znaleźć. A wierzyłem w to, że on gdzieś jest. To jest masakra momentami, jak twórcy ukryli te srebrne piloty, no nie? No ale jeżeli ktoś nie wiedział, no to w tym momencie już wie, jak zdobyć ten srebrny pilot, więc mam nadzieję, że pomogłem i ogólnie tym let's playem pomogę osobom, które poszukują tych srebrnych pilotów, ponieważ, tak jak mówiłem, ja lokacje znam na pamięć tych srebrnych pilotów. Może nie wszystkich, ale zdecydowanej części. Sayonara. Pepto-Bismol. Ogólnie teraz powiem wam szczerze tak. W tym momencie jest chyba jeszcze jakaś sekcja, do której możemy się dostać za pomocą właśnie tych. Ale pewności stuprocentowej nie mam. Czy czasem to gdzieś tutaj nie powinno się iść? No, w sumie można by powiedzieć, że dobrze, żeśmy poszli. Is it just me or am I engulfed in flames? I am the god of fire. Coś tam też mamy. To mi pomieszczenie bardzo śmierdzi, ale ja chyba tam nie chcę iść. Dobra, my jesteśmy w miejscu, gdzie powinniśmy być. Dobrze pamiętałem. Teraz coś strasznego zaraz wam pokażę. Coś naprawdę strasznego. I jak ja pierwszy raz to zobaczyłem, jak byłem mały, to no trochę przerażony byłem i autentycznie. A więc co trzeba zrobić? Widzicie tutaj taką platformę, co nie? No pewnie, że widzicie, ona stoi tutaj. Musimy na nią skoczyć. Co się stanie, kiedy na nią wskoczymy? Niby dzwony biją, tak jak to w różnych filmach było, że właśnie w takich opuszczonych, dużych rezydencjach często tak dzwony biły, że coś to zwiastowało, co nie? Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to ja dosłownie byłem przerażony. Mówię autentycznie bez żadnej kappy.
Byłem bardzo przerażony tym, bo to był widok, którego raczej widzieć bym nie chciał, będąc małym grzdylem, jak to się mówi. No i oczywiście tutaj zjawa chciała nam przeszkodzić, żeby zakończyć poziom, ale coś jej nie pykło, tak więc sayonara, idiotko. Okej, mamy dwa czerwone piloty z trzech i jeden srebrny, ukryty, który był w tym poziomie. Więc teraz, w tym momencie, robiąc trzecią misję, będziemy musieli się teraz skupić na 200%, ponieważ będę chciał zdobyć i czerwony pilot, i srebrny pilot za zdobycie wszystkich tam tych rzeczy, które zbieramy. Jeżeli chodzi o nasz takie... No wiecie, o co chodzi, no... Rzeczy do zbierania, no nie? It's tail time! Okej, więc ostatnia misja, którą tutaj będziemy robić, to... Zaraz zobaczymy, co to będzie za misja, tylko pozwólcie, że ja sobie wyczeszę troszeczkę włosy moim grzebieniem, ponieważ tutaj mi włos spada na okulary, więc dajcie mi sekundkę. No halo, halo, jestem już z powrotem. Aha, aha, to już widzę, jaka tutaj sekcja nas czeka, ja nawet wiem, gdzie to będzie. Welcome to Under This Old House. Tak jest, panie kurcze pieczone geksik. To jest w tym momencie MTV Cribs, w tym otóż... Kurczę, dlaczego ja się powtarzam? W tym otóż momencie to jest MTV Cribs, tak? I na tym się trzymajmy, na tym zakończmy. Więc aby dostać się do sekcji, która była nam przed chwilą wyświetlona, musimy przejść znowu przez zielone drzwi, które przed chwilą właśnie otworzyliśmy sobie. Teraz uwaga, bo to jest ważne, będziecie musieli to robić krok po kroku, no nie? W ogóle tego zombie możemy na dwa sposoby uderzać. Mogliśmy uderzać go ogonem i mogliśmy po nim skakać, żeby dostać te czaszki, no nie? I teraz, moi drodzy, pójdziemy do sekcji, w której nas jeszcze nie było, bo nie poszliśmy jedną stroną, którą warto byłoby wtedy pójść, a nie poszliśmy. Tylko zanim tam pójdziemy, to najpierw obeznajmy się troszeczkę z terenem, bo ja nie za bardzo jestem obeznany w terenie, a warto byłoby w razie co być przygotowanym na najgorsze. Okej, musimy teraz iść tutaj do góry i tą zjawę pocisnąć. Dokładnie tak, właśnie w ten oto sposób, jak to zrobiliśmy przed chwilą. 69 żyć, bardzo fajna liczba. Idziemy dalej w takim razie. Tu uwaga oczywiście na sztylet. Na sztylet, jakkolwiek to brzmi, na sztylecik. I teraz zamiast iść w lewo, tak jak szliśmy w oryginale, żeby zaliczyć naszą pierwszą misję z tego poziomu, idziemy sobie właśnie teraz tędy. Ponieważ tutaj, po drugiej stronie, mamy platformę, która zabierze nas w zupełnie inną sekcję tego poziomu i warto ją odwiedzić. To od razu wam powiem. Ona nie gryzie, tylko pożera w całości. Dokładnie tak, trzy sobie nagrobki weźmiemy. I teraz tutaj lecimy. Tutaj nas jeszcze nie było, proszę państwa. Musimy teraz odgadnąć tak drogę, aby dostać się do tamtych drzwi, które widzieliśmy na początku tego poziomu. Ciekawe, czy dobrą ścieżkę wybrałem, bo ja to teraz tak z pamięci biorę. Nie, to jest zła ścieżka. To jest dobra ścieżka. To jest ścieżka, którą powinniśmy iść na początek. Tak jest. I źle, źle, źle i jeszcze raz źle, bo spadłem na dół. Chociaż nie, może nie do końca aż tak źle, ponieważ sobie przy okazji nazbieram te nagrobki i będę mógł zdobyć srebrny pilot za zebranie wszystkich itemów, a to jest też bardzo ważne. No, teraz będziemy musieli 50 masek Jasona Voorhees zebrać, więc mamy co do roboty jeszcze. Chociaż troszeczkę nad tym ubolewam, bo wolałbym jednak, no wiecie,
No wolałbym jednak już pójść dalej z poziomem, no ale jak nie można, no to cóż ja na to poradzę, no cóż ja mogę na to rzec. Jesteśmy w ogóle w jakimś innym miejscu teraz. Gdzie to jest? Aha, to jest tutaj. Man, Hef has let this place go. Dobra, jakoś sobie dałem radę. Teraz co tutaj trzeba zrobić? Trzeba teraz tak ogarnąć i zaatakować oczywiście tego Frankensteina. Znaczy, może nie Frankensteina, bo to jest zombie po prostu. Oraz tą dynię trzeba dojechać. Rasa porządnie. Czemu muzyka się w ogóle wyłączyła? A nie, to może mi się coś wydawało. Mogło mi się coś faktycznie wydawać, ale byłem świecie przekonany, że się muzyka zbugowała. Dobra, nieważne, nie interesujmy się tym, pójdźmy we właściwą ścieżkę teraz. Beats the Matterhorn, what are you gonna do? O Jezu, te krzyki w tle. Będąc dzieckiem, grając w tę grę, naprawdę można się przerazić niektórych odgłosów w tej gierce. Dokładnie tak, tak trzeba było to zrobić w tym momencie. Co prawda bardzo ryzykuję, no bo w tym momencie może to troszeczkę źle wyglądać, bo teraz będę musiał jeszcze raz konfrontację mieć z niektórymi innymi przeciwnikami, no ale skoro chcę zebrać też tutaj srebrny pilot, no to warto byłoby się poświęcić od czasu do czasu, co nie? ...29, to jest nadal mało, więc ja chyba zrobię tak, że po prostu zginę. Poświęcę niestety swoje 70 życie, ale czegoś nie robi dla srebrnego pilocika i dla 100%. It's tail time. Dokładnie o to chodziło, żeby zebrać ten srebrny pilot. Teraz możemy już lecieć na samiutki koniec. No, jesteśmy teraz już we właściwej sekwencji, gdzie tutaj będziemy mieli już końcówkę tego poziomu i strasznego creepy dzieciaka, który chce mnie zasztyletować swoim nożykiem kuchennym. I tutaj mamy finał. Grande finale, to co mogliśmy, zrobiliśmy, a czego nie mogliśmy, to nie zrobiliśmy, jak to się mówi. Tak więc możemy kontynuować. Mamy już 9 pilotów czerwonych zebranych, z tego co liczyłem. Z ciekawości, ile mamy już w ogóle procent gry? Co, to już 17 mamy? Chyba, że dopiero teraz się zaktualizuje, ile będziemy mieli dokładnie. 20% już, o kurde! Okej. A tu Bosik się nam odblokował. No dobra, no to Bosika jeszcze nie będziemy robić, ponieważ zostały nam tutaj dwa poziomy z środkowej części wymiaru media. Mamy Kung Fu Theater oraz www.datcom.com. Circuit Central. I ja chyba bym się zabrał za Circuit Central. Tak szczerze, bo to jest taki nowy temat jakby, jeżeli chodzi o serię Gexa. Bo Kung Fu Will, no to już kojarzymy z Gexa 1, no nie? It's tail time. No dokładnie tak, panie Geksik, dokładnie tak. Więc jedziemy z tym koksem. This looks like an all-nighter at Richard Simmons' house. Okej. Tak więc tak się prezentuje Circuit Central, albo po prostu www.datcom.com. I w samej nazwie już tego Circuit Central lub świata tego futurystycznego możemy zobaczyć chociażby parodię samą w sobie, dlatego że jak wiecie .com to jest z języka angielskiego .com. Więc
Nazwa tego poziomu nazywa się www.datcom.com, czyli .com.com innymi słowy, czyli no sama gra wyśmiewa nazewnictwo, może nawet nie same nazewnictwo, ale same te strony internetowe, które mają te adresy www.datcom.com, no nie? Tak więc troszeczkę to jest śmieszne, że sama gra wyśmiewa wszystkie witryny internetowe, ale to taki szczegół. Jak widzicie, a raczej nawet jak słyszycie w tym momencie, kiedy bierzemy tą zieloną energię, to mamy różne soundtracki, które nam w tle przegrywają. A to za sprawą tego, że według Wikipedii, kiedy właśnie bierzemy tą zieloną materię, to Gex w pewien sposób jest w stanie teraz naładować baterię, jakkolwiek to brzmi. Wiecie, to jest takie nawiązanie do tego świata, w którym obecnie się znajdujemy, no nie? Tak trochę śmieszne, nie będę tego ukrywał. No i na chwilę obecną zbieramy sobie bateryjki z 9 voltami i zobaczymy, co będziemy zbierali za chwileczkę, kiedy zbierzemy 30 bateryjek. Jestem tego bardzo ciekaw. Aha, teraz będziemy zbierali coś a la takie przyciski? Nie, to są kurcze pieczone. To nie są żarówki ani inne tego typu rzeczy. Co to kurde jest? Ej, ja to kojarzę, ja wiem co to jest, ale nie pamiętam nazwy tego. Tu przy okazji życie jest, warto je zebrać. I ten dźwięk zbierania żyć jest również użyty w Jasiu Fasoli na PlayStation 2. Jeżeli pamiętacie mój let's play z Jasia Fasoli, to powinniście wiedzieć, o co chodzi. Aczkolwiek wracając do jakby tego świata, to jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tym światem, to muszę przyznać, że miałem nie lada problem z tym światem. No, może nie z tą pierwszą wersją tego świata, z tym pierwszym poziomem tego typu, ale można by powiedzieć, że druga wersja tego świata jest dosyć irytująca, raczej druga wersja tego poziomu jest dosyć irytująca, bo ta pierwsza jeszcze jako tako da się ją znieść, nie? Ale ta druga wersja po prostu, no, momentami powodowała u mnie szał, no nie? Ja już wiem, co to jest, co my teraz tutaj zbieramy. To są diody! My diody w tym momencie zbieramy. Ja pierdzielę, żebym ja nie pamiętał, co to są diody, naprawdę, serio? No dobra, no każdemu się zdarza, jestem tylko człowiekiem, jak to się mówi. Każdy w życiu popełnia błędy. Okej, dobra, co to jest to ostatnie? Tego ostatniego to ja nie wiem, co to jest, kurczę pieczone, nie wiem, co my teraz będziemy zbierali. Ale wiem tylko tyle, że tu jest srebrny pilot, ogólnie na nas czeka. No, tylko najpierw musimy raz jeszcze się dostać na samą górę, no nie? A to może być teraz interesujące, nie będę tego ukrywał. A, i w ogóle my to zbieramy po 2 sztuki? Mimo, że są pojedynczo tutaj rozłożone te takie małe cząsteczki? Okej, można i tak w sumie. Nie mam z tym żadnego problemu, ale jest to trochę interesujące. Hej, ta muzyka, powiem szczerze, słuchajcie się teraz trochę w ten soundtrack. No, może nie w ten, jak minie ten, naładowanie Gexa.
Dobra, w każdym razie, na razie tego soundtracku nie usłyszycie, bo jestem w zupełnie innej sekcji. A to dlatego, że ja się teraz cofam. Ze względu na to, że chcę zdobyć od razu srebrny pilot za zebranie wszystkich tych. Za tych wszystkie itemki, które teraz zbieram. A, ktoś dzwoni w ogóle do moich rodziców, a moi rodzice telefonu nie wzięli, lol. XD. No, powrót teraz będzie najgorszy, to mogę od siebie powiedzieć tylko tyle. Bo... No jak widzicie, ładnie nas animacja, kurde, załatwiła. Uwaga, żeby nas tylko nic nie pierdyknęło. No właśnie. Mówiłem, uwaga, żeby nas nic nie pierdyknęło, a tak czy siak coś nas pierdyknęło i cofnęliśmy się na początek poziomu. Świetnie! Czy mi się wydaje, czy Gex przez chwilę miał przyspieszony głos? Śmiechłem. Dobra, nieważne, nevermind. Teraz pójdziemy tędy sobie, bo tędy powinniśmy iść od razu, ponieważ tam to już byliśmy w tamtej sekwencji, a ja wolę iść jakby do sekcji, w których nas jeszcze nie było, no nie? Na przykład tutaj. O, tu nas nie było. I tutaj mamy znowu tą samą sekcję, co mieliśmy w tem. W tamtej sekcji, jak żeśmy zdobyli ten srebrny pilot. Tyle, że teraz to jest troszeczkę przerobiona ta sekcja, bo tutaj mamy większą pulę koloru żółtego, pomarańczowego, jeżeli chodzi o to coś, co się tu kręci. No i przede wszystkim musimy uważać znowu na te... No te właśnie, kurde, plamy, co nas rażą prądem, bo to są chyba naelektryzowane. Na bank są naelektryzowane, bo kurde, inaczej by Gex nie tracił życia. Dobra, nieważne, idziemy dalej, przed siebie. Oj, 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 oj. Ja wolę zbierać co do joty, co do ostatniego, kurde, malutkiego skrawka, bo... No, ten mały skrawek może zadecydować, czy zdobędziemy srebrny pilot, tak? Wiadomo, o co chodzi. Three more and I have the whole set. No, przez chwilę chociaż posłuchaliście sobie teraz tego soundtracku. Powiem wam szczerze, że jak na świat komputerowy, to jest kurde creepy soundtrack. I on pasuje do jakiegoś horrorowego kurde poziomu i świata. Nie żeby coś, naprawdę. O, i przy okazji spadłem. Jak miło. Halo, halo, ej, 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 ej. Proszę mi zebrać tamto.